na pewno nastawiliśmy się na to, żeby tu trochę inaczej zagrać niż zawsze i udawało nam się, zdobyliśmy bramkę na 1-0, później stworzyliśmy sobie kilka naprawdę dobrych sytuacji i żałuję tego, że nie udało nam się tych sytuacji wykorzystać. Na pewno kluczem do sukcesu było to, że gdybyśmy zdobyli drugą bramkę, to byśmy może te spotkanie tu wygrali, a tak zrobiliśmy dramatyczną końcówkę, Bukowic to był piękną bramkę i był to, wydaje się, ciekawy mecz i szkoda tylko dla nas, że nie udało nam się dobić tego wyniku, a w szczególności zdobyć drugiej bramki, która na pewno by to przesądziła, tak jest remis. Myślę, że obydwa zespoły grały o zwycięstwo od samego początku, choć chcieliśmy zagrać na początku, dać troszeczkę Jagiellonii więcej, żebyśmy pograli z kontry, ale się nie dało, Jagiellonia się taką kontrę ustawiła. Zrobiliśmy trzy takie poważne błędy, gdzie mogło się skończyć do przerwy już 2-0. Udało się tylko minimalną porażką w pierwszej połowie. Natomiast w drugiej rzeczywiście zaczęliśmy grać w piłkę i to była taka już chyba walcząca korona, która nas przyzwyczaiła. Już od jakiegoś czasu wrócili zawodnicy kluczowi i myślę, że tą końcówkę, te trzy mecze będziemy walczyć o jakieś zdobycze punktowe. Obie bramki bardzo ważne dla nas i to jest chyba najważniejsze, nawet ważniejsze od uroku tych bramek. Na pewno przed meczem zakładaliśmy i chcieliśmy grać o zwycięstwo, natomiast mecz się tak ułożył, że przegrywając 1-0, Jagiellonia również miała swoje sytuacje na podwyższenie wyniku. Wydaje mi się, że ten remis 1-1 możemy przyjąć z satysfakcją. Po naszej stracie bramki jakby w drugiej połowie żeśmy już postawili wszystko w oba, tak, na szyjcie. Myślę, że tak jak powiedziałem, może mi się podobać dobre wykonanie obydwu zespołów. Tutaj statystyki szybko żeśmy widzieli na telewizorze, ponad oddaliśmy 20 strzałów, Jagiellonia 15, także chyba statystycznie jest to najwyżej. No wydaje mi się tak, że brakowało takiego odrobienia, wychodziliśmy dobrze z kontrataku. Tutaj ja to mówię, jeden z lepszych meczów, których rozegraliśmy na wyjeździe. W pierwszej połowie to wydaje mi się, że zdominowaliśmy koronę, graliśmy na raz, na dwa kontakty i to przynosiło ofertę. Prowadziliśmy. Powiem ci, że no, był ciężki mecz, ale naprawdę dwa punkty daliśmy za darmo dla korony, bo mieliśmy sporo sytuacji. No, daliśmy czasami 3-2, no, 4-3, no trzeba wykorzystać, mamy pretensje tylko do siebie i no szkoda tam dwa punkty, których nie zdobyliśmy. Remis jest wynikiem sprawiedliwym. Jagiellonia pokazała, że potrafi grać w piłkę nawet na wyjeździe, na ciężkim terenie, uważam taki jak jest w Kielcach, ponieważ niełatwo się z nami gra. A ja myślę, że wynik 1-1 sprawiedliwy. I oni, i my jeszcze mieliśmy kilka sytuacji. Myślę, że nawet Jagiellonia miała lepszy.